Dlaczego nie było karnego dla Wisły Kraków, a były jedenastki dla Lechii Gdańsk i Miedzi Legnica? Jak co tydzień w porozumieniu z Kolegią Sędziów PZPN edukujemy, szczegółowo tłumacząc trzy interwencje VAR-u z minionej kolejki Lotto Ekstraklasy. Do pierwszej z nich doszło w 31 minucie meczu Korony Kielce z Wisłą Kraków, gdy w polu karnym gospodarzy Jakub Żubrowski starł się z Krzysztofem Drzazgą. Z zajmowanej pozycji sędzia główny uznał, że doszło do dozwolonego, zgodnego z przepisami, kontaktu fizycznego między zawodnikami i nakazał kontynuować grę. Zdaniem sędziego inicjatorem całego zajścia był zawodnik Wisły, a piłkarz Korony nie popełnił w tej sytuacji przewinienia. VAR całe starcie analizował pod kątem ewentualnego podyktowania rzutu karnego. Przypomnijmy, jednego z czterech przypadków, gdy sędzia asystent wideo może interweniować. Arbiter główny wstrzymał wznowienie gry, by VAR dokładnie opisał mu to, co widać na dostępnych powtórkach. Ponieważ cała sytuacja była dość skomplikowana, a informacja od VAR-u okazała się dla sędziego niewystarczająca, zdecydował on, że samodzielnie zobaczy zdarzenie na monitorze. Protokół zezwala, by sędzia sam zainicjował wideoweryfikację, jeżeli podejrzewa, że mógł przeoczyć coś istotnego. Na podstawie obrazu z dostępnych kamer sędzia upewnił się, że w czasie rzeczywistym widział sytuację tak samo i ocenił ją prawidłowo. W efekcie podtrzymał swoją decyzję i nakazał wznowienie gry przez drużynę Wisły. Druga istotna z edukacyjnego punktu widzenia sytuacja miała miejsce w starciu Lechii z Wisłą Płock. W 75 minucie w polu karnym gości doszło do starcia Jake'a McGinga z Arturem Sobiechem. W efekcie napastnik Lechii upadł, a prawidłowo ustawiony sędzia główny szybko i zdecydowanie podyktował rzut karny. Gdy gospodarze przygotowywali się do wykonania jedenastki, VAR sprawdzał całą sytuację. Musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, czy decyzja arbitra głównego była jednoznacznym i oczywistym błędem. Wśród dostępnych powtórek znalazł ujęcia, na których widać, jak zawodnik Lechii w momencie składania się do strzału jest zaatakowany przez obrońcę z Płocka. Kluczowe było zidentyfikowanie kontaktu nóg obu piłkarzy. Kiedy VAR znalazł ten moment, obejrzał sytuację raz jeszcze, bez zwolnienia, w naturalnej prędkości. Pozwoliło mu to zrozumieć, jak kontakt ten wpłynął na możliwość oddania strzału przez Sobiecha. Dokładna analiza sytuacji potwierdziła, że decyzja sędziego o podyktowaniu karnego była prawidłowa. VAR raz jeszcze prześledził całą akcję od wznowienia gry z rzutu rożnego, kiedy upewnił się, że w żadnym innym momencie nie doszło do przekroczenia przepisów, przekazał swoją ocenę sędziemu głównemu. Wtedy ten pozwolił gdańszczanom na wykonanie rzutu karnego. Trzecie zdarzenie to akcja, po której ostatecznie podyktowany został rzut karny dla Miedzi Legnica w konfrontacji z Lechem. W 80 minucie gospodarze wykonywali rzut rożny. Po odegraniu głową doszło do kontaktu piłki z ręką zawodnika Lecha Nikoli Wujadinowicza. W zajmowanej pozycji prawidłowo ustawiony sędzia nie dostrzegł tego incydentu i nakazał kontynuowanie gry. Gdy chwilę później przerwał akcję sygnalizując spalonego, VAR poinformował go, że trwa analiza całego zdarzenia, jako że mogło ono dotyczyć ewentualnego podyktowania rzutu karnego. Doszło więc do okoliczności, w których VAR może zainterweniować. Sędzia główny opisał sędziemu asystentowi wideo sytuację ze swojej perspektywy, informując, że nie widział złamania przepisów gry. VAR po obejrzeniu dostępnych powtórek stwierdził, że zawodnik Lecha zatrzymał piłkę ręką we własnym polu karnym. Upewnił się też, że wcześniej nie doszło do faulu lub spalonego któregoś z piłkarzy Miedzi. Następnie przekazał swoją ocenę arbitrowi głównemu. Ponieważ tego typu zdarzenie wymaga interpretacji, a arbiter nie widział go na żywo, VAR zgodnie z protokołem zarekomendował obejrzenie tej sytuacji na monitorze. Po samodzielnym przeanalizowaniu incydentu sędzia główny podjął decyzję o podyktowaniu rzutu karnego dla Miedzi.